Wrocław jak najbardziej zasługuje na to, żeby mieć swój browar i żeby ten browar naprawdę się rozwijał i żeby wszędzie było piwo wrocławskie najlepsze. To już dawno powinno być. Z całą stanowczością zasługuje i tu mieszkańcy Wrocławia zasługują, żeby mieć coś takiego. Długo na to czekałem, kiedy będzie oddany browar we Wrocławiu. I to będzie pierwszym browarem, którym się będą wszyscy wrocławianie cieszyć. Ha, bardzo zasługuje. I taki powinien być, więcej takich powinno być, mini browarów jeszcze. Nie tylko zasługuje, należy ubolewać, że stało się to, co się stało, a mianowicie, że w takim mieście, gdzie funkcjonowało kilka browarów, dużych browarów, teraz nie ma, praktycznie mówiąc, żadnego, nie mówiąc o chwili reaktywowania tej profesji, tego po prostu zawodu. Oczywiście, ja się dziwię, że do tej pory nie ma. Dzięki takim młodym ludziom mamy i myślę, że to jest wspaniały i dobry początek. Powinien już dawno mieć, oj dawno, bo takiego czegoś to... Pewno, że zasługuje na to, żeby mieć browar. Bo to aż wstyd, że go nie ma. On dawno powinien tutaj być. Pewnie, on nie ma cienia wątpliwości. Na pewno. Tylko szkoda, że taki mały. I oczywiście, że zasługuje. Nawet zasługuje, żeby mieć 34, tak jak przed wojną. I dla każdego znajdzie się miejsce w takim browarze. My kiedyś byliśmy nazywani Małą Bawarią. Tutaj Dolny Śląsk, dlatego że piwo przywędrowało do nas z Bawarii. Kultura ważenia piwa to była niemiecka kultura właśnie bawarska. No i kiedyś to tu we Wrocławiu na każdym rogu ulicy był browar. W rynku było kilkadziesiąt browarów. Więc ta tradycja jest tutaj i żal było patrzeć, jak ona ginie. I szczególnie nam, byłym pracownikom browarów dolnośląskich Piast. Także no, my jesteśmy bardzo wzruszeni, mamy nadzieję, że to się... Ja już będę wśród swoich znajomych, że tak powiem, reklamować to miejsce. I myślę, że jak tylko ono ruszy, to będziemy tu stałymi bywalcami. Oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań, to nie ma o czym mówić. Tutaj powinno być nie tylko jeden, ale dwa, trzy browary. To jest tutaj, żeby to akurat działało, różniało tutaj, a nie takie piwo, jak to się mówi, to nie jest piwem, tak? Co teraz jest, co reprezentują w sklepach. Powinno być takie prawdziwe piwo, jak... No tak! Wrocław absolutnie zasługuje, żeby mieć naprawdę dobrej jakości piwo z browaru takiego właśnie rzemieślniczego, o takiej klasycznej technologii, nie tak jak teraz w tych fabrykach piwa, gdzie produkuje się szybko, dużo piwa o podobnym smaku, o podobnym wyglądzie. Wydaje mi się, że właśnie taki mały browarek z tradycyjną technologią piwa niefiltrowanego, niepasteryzowanego, czyli o warunkach do uzyskania naprawdę dobrego smaku i jakości piwa absolutnie się Wrocławiowi należy.